Witam w kolejnym vlogu na kanale, w kolejnym dniu testowania soliska. Dzisiaj, tak jak widać, oram pod siew prosa, proso na siano kiszonkę. W tym roku te trawy tak są, bo są, nie ma tego za dużo, dlatego postanowiliśmy, że zasiejemy sobie proso. Bóg już na pewno znacie, kojarzycie. Belar sobie z nim lata. Pierwsze takie wrażenia w takiej cięższej pracy z solisem, no to radzi sobie, na pewno sobie radzi. Jeżdżę z prędkością 7-7,5 na godzinę. Nie chcę go tutaj bardzo jakoś tak katować, bo wiadomo, to ciągniczek jest nowy, musi się dotrzeć, jak to z każdym nowym tak bywa. Rozpadało się troszeczkę. Został mi jeszcze hektar jęczmienia do wykoszenia, ale jeszcze nie jest taki dojrzały, ale mam nadzieję, że po tym deszczu go troszkę mają być upały znowu, to mam nadzieję, że troszkę go przypieczę bardziej. Ogólne wrażenia względem solisa, tak, to może najpierw zacznę od wad, jakie moim zdaniem tutaj są te wady. Szczerze mówiąc, to myślałem, że będzie trochę ciszej w kabinie. Nie ma tragedii, ale czuć, słychać to wycie takie. Mogłaby być bardziej troszeczkę wybuszona, ale i tak nie jest tak bardzo źle. Drugim takim minusem, który tutaj zauważyłem, to jest to, że tu za blisko szyby, albo może nie że za blisko szyby, tylko powinno być, tłumik powinien być jakoś bardziej tak zabezpieczony, żeby nie, to ciepło nie leciało na szybę, ponieważ jak teraz tego nie widać, ale wcześniej jak prosowałem słomę, to tutaj aż takie było zaparowane tak jakby, i to w połączeniu z klimatyzacją. Jakby tak dobrze schłodzić kabinę, no to mogłoby to być różnie, tym bardziej, że to są drzwi, mocniej się trzapnie, no i szyba może polecieć. Także tutaj to jest takim głównym też minusem, co ja bym poprawił na przykład. Kolejnym takim minusikiem to jest brak siedzenia pasażera, tak jak, nie wiem, no ktoś, żeby siadł, chciałby też pooglądać tutaj tego solisa razem ze mną, potestować, no to nie ma gdzie siąść, bo nie ma siedzonka, a miejsce by było tutaj, to ale tutaj pan Juri mówił, że mają być te siedzonka właśnie, prędzej czy później mają być. Kolejnym takim minusikiem to jest to, że te lusterka są trochę za małe. W Belarusie są, no kurczę, dwa razy takie, jak na nie większe jeszcze. No i tam ta widoczność jest dużo lepsza. Tutaj te lustereczka są takie nie za duże, więc ta widoczność jest taka ograniczona. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać na kamerce, ale nie jest jakoś tak bardzo widocznie. I jeszcze a propos widoczności z tyłu, jak podpinałem, czy to pług na przykład, czy tam prasę, dolnego zaczepu nie widać, jest nic. Bardzo jest ta widoczność tutaj słaba. Ale to są takie, jak to się mówi, takie pierdoły. Tak? To nie jest nic tam bardzo ważnego, ale na pewno byłoby to wygodniejsze, jakby ta widoczność była troszkę lepsza. Co tam jeszcze? Brak jest lusterka wstecznego. Nie wiem, czy po prostu jest niezałożone, czy ogólnie w tych ciągniczkach nie ma. Nie ma lusterek. Co mi się w nim podoba, to na pewno, że jest pneumatyczne siedzenie. Jest bardzo wygodne. Tylko że nie ma znowu podłokietników. Podłokietniki moim zdaniem skromnym by się przydały. Zawsze gdzieś tam ta ręka, tak jak w Belarusie są podłokietniki, gdzieś ta ręka mi tutaj leci, żeby się właśnie oprzeć. Ale to tak jak mówię, to są takie detale, takie pierdoły,
które ja zauważyłem tylko, że no takiego czegoś nie ma. A propos jeszcze, wracając do kabiny, jest radio, ale te głośniki tutaj w tej kabinie nie są jakieś takie bardzo znowu mocne i to radio naprawdę musi być tak pogłoszone na dosłownie na maksa, że przykładowo teraz jak ja to jest 2000 obrotów, no to wyje wszystko i to radyjko, żeby można było cokolwiek usłyszeć, no to tak jak mówiłem, na fulla musi być rozkręcone, no bo tak to nic nie słychać jest. Ale to też to mało istotne, ale jak już mówię o wszystkim, to i powiem o tym. Nie wiem, co jeszcze w sumie będę nie robił, chciałbym jeszcze potalerzować, może coś. Może w uprawkę go jeszcze zapnę, coś, jeżeli będziecie chcieli, to nagram. No, jeszcze co, ja tam w tamtym filmie mówiłem o jakichś pytaniach i to jakieś kilka pytań było i już na nie odpowiem. Ile kosztuje ten sprzęcik? No, powiem szczerze, że nie mało. Myślałem w sumie, że troszkę tańszy będzie. Brutto kosztuje 221 tysięcy. Sporo, naprawdę sporo. No ale teraz w sumie nic nie jest tanie, oprócz płodów rolnych i produktów od rolnika. Już mi tu szyby parują, włączę klimatyzację, bo nie jeździłem na klimatyzacji. Bo nie ma takiego gorąca znowu. Także cena jest taka, no nie wiem w sumie ile kosztuje na tą chwilę Belarus, taki jak mój. Jak to tam się te ceny różnią. Ale to by można zobaczyć. Czy ciągnik jest z Sokółki? Nie, w Sokółce już nie ma siedziby. Teraz z Sokółki wszystko zostało przeniesione do Wyszkowa, to jest województwo mazowieckie. Macie jakieś pytania co do pracy tego ciągniczka, no to zadawajcie, jeszcze pewnie coś nagram. A na chwilę obecną cóż, ja orzę dalej. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że coś tam powiedziałem sensownego. Także co, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Na razie, cześć.